Dzień dobry Państwu, wbrew cenzurze, Mateusz Piskorski. Dzień dobry. I Tomasz Jankowski, tym razem nie na żywo, proszę wybaczyć, no ale były 4 z rzędu transmisje na żywo, więc teraz będziemy mieli troszeczkę od tego odpoczynku, a w ramach tego odpoczynku oczywiście będziemy odpowiadać na te Państwa pytania, na które podczas transmisji nie daliśmy rady odpowiedzieć, po prostu dużo tego spływa i nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie przeczytać, a Państwo umieścili je w komentarzach. Nie, 5 było chyba transmisji nawet z rzędu na żywo. Z tego, chyba 5, ale masz rację, jest bardzo wiele pytań, proszę Państwa, dlatego czasami powracamy do starej formuły, czyli musimy odmówić sobie tej ogromnej przyjemności, jaką jest dyskusja z Państwem właśnie na żywo, po to, żeby odpowiedzieć nieco szerzej na pytania, na które odpowiedzi się po prostu nie udało. Więc pozwólcie, że czasami ta formuła się pojawia. No tym bardziej, że też część widzów nawet woli chyba tą formułę. To piszcie Państwo w komentarzach. Były takie głosy. No i rzecz następna jeszcze. Od razu z góry przepraszam, bo ja zbierałem te pytania spod wszystkich transmisji, ale no, mamy też ograniczony czas, więc nie na wszystkie odpowiemy dzisiaj. Za tydzień. Za tydzień też z odtworzenia będzie taki program, także cierpliwości na wszystkie te pytania, odpowiedzi będą. Nie czekamy, ruszamy, bo 13 grudnia jest, więc stan wojenny, może zaraz ktoś prowadzi nam i co? Niewykluczone, biorąc pod uwagę sytuację gorącą, tak, w parlamencie. Którą nawet niektórzy próbowali ugasić, prawda? A nie wiem, czy się udało. Ta temperatura sporu jest dość wysoka. Lecimy. Miron, panie Mateuszu, wczesny wojwod czy wczesny karkas? Reek of Putrefaction i Necrotism, dwie moje ulubione płyty zespołu. Karkas zdecydowanie częściej ich słuchałem niż Wojwod. No i dobrze. Mladen Bogić 9706. Dlaczego Zachód robił wszystko, aby rozbić Jugosławię? Pomagał separatystom, a w sprawie Ukrainy odwrotnie. No to jest piękne pytanie, drogi panie Mladenie, za które serdecznie dziękuję, bo na tym przykładzie możemy właśnie wskazać, co to jest interes i co to są tak zwane stałe wartości. Jak wiadomo, między tym, co się nazywa integralnością terytorialną, a prawem do samostanowienia istnieje logiczna sprzeczność. No one zawsze są przeciwko sobie w konkretnych przypadkach, prawda? I Zachód, ale nie tylko Zachód, w ogóle wszystkie ośrodki polityczne popierają je w zależności od tego, jaki jest interes. Proszę Państwa, dopiero co zmarł Henry Kissinger. Ja wiem, że to może nie jest postać, która tutaj będzie wśród naszych widzów jakoś specjalnie lubiana i trudno się rzeczywiście dziwić, bo no, krótko mówiąc, miał ten pan trochę krwi na rękach, ale ja polecam zapoznać się z jego publikacjami, to właśnie zwłaszcza z ostatnich lat, gdzie on właśnie prezentuje tego rodzaju twardy realizm, gdzie on właściwie obdziela tą politykę ze złudzeń i on ją pokazuje jako coś, gdzie rzeczywiście kluczowy jest interes, a nie jakieś tam naczelne, globalne wartości, które nam się gdzieś tam wtłacza do głowy, a których się później nie przestrzega. Właśnie przykład Jugosławii i Ukrainy znakomicie to obrazuje, tym bardziej, że czasowo rzecz biorąc, to jest bardzo nieodległy, jeżeli patrzymy na historię świata, prawda, to jest przestrzeń jednego pokolenia, gdzie to się dzieje. Ja bym jeszcze dodał, że Jugosławia była, historycznie rzecz ujmując, projektem państwa, które odniosło naprawdę spory sukces. Przypomnijmy, okres zimnej wojny. Projektem, który cały czas był taką, cóż, drzazgą, rysą dla tak zwanego Zachodu, który trzeba było wyeliminować. Leżały, znaczy były tu podstawy bardzo różne. Między innymi podstawą było to, że Zachód, tak zwany Zachód, wbrew swoim poprawnym politycznie deklaracjom, postawił na etnocentryzm i na taki wąsko pojmowany etnonacjonalizm po roku 89-91 i tragiczny los Jugosławii miał być tak naprawdę w pierwotnych projektach neokonserwatystów anglosaskich również udziałem Federacji Rosyjskiej. Czyli w tej niewielkiej skali, w skali jugosłowiańskiej, zrobiono to, co planowano, i niektórzy dalej o tym marzą, zrobić w skali jeszcze większej w Federacji Rosyjskiej.
No właśnie, i to też pokazuje, jak wyglądają te międzynarodowe interesy. Tomek Kosowski, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jaką niezależność da Polsce konieczność poszukiwania paliwa dla tego typu elektrowni? To jest w kontekście dyskusji, która była podczas jednej z transmisji na żywo dotyczącej elektrowni atomowej. I szczerze mówiąc, gratuluję, bo mnie rzeczywiście zagięło to pytanie. To jest bardzo dobre. Właśnie o to chodzi, że musimy się zastanowić, prawda? No przecież jeżeli nie mamy takich zasobów, jeżeli nie mamy tego rodzaju źródeł, to zawsze będziemy w jakiś sposób zależni. To znaczy, może bylibyśmy niezależni, gdybyśmy z krajami spoza tak zwanego wolnego świata utrzymywali dobre relacje. No nie, no ale to dalej jest zależność. No. No nie, no ale moglibyśmy zdywersyfikować. Część w Kazachstanie, część w Afryce, w krajach afrykańskich. Mówiliśmy, zamiast Francuzów, moglibyśmy my tam na przykład funkcjonować i kupować uran, kupować surowiec. Ale uwaga, to wszystko, kwestia paliwa, jakkolwiek ważna, nie jest jednak wyczerpująca cały problem. Z prostej przyczyny, proszę Państwa. Kluczowe jest to, u kogo zakupimy technologię i właśnie ci, którzy zbudują nam ewentualną elektrownię atomową, będą tą elektrownię kontrolowali w taki czy inny sposób. Jeśli zrobią to tak, jak chyba wstępnie zdecydowano Amerykanie z Westinghouse, no to kontrolować cały ten sektor będą Amerykanie. I będą mogli nas tym również szantażować. Uwaga. Tak, będą mogli nas tym szantażować. Gdybyśmy budowali kilka elektrowni atomowych, przykładowo taka decyzja strategiczna by zapadła, no i mielibyśmy na to pieniądze, no to wtedy można było jakoś tego uniknąć, doprowadzając do sytuacji, w której każdą z tych elektrowni atomowych budowałby ktoś inny. Jedną Francuzi, jedną Chińczycy, jedną Koreańczycy, jedną Amerykanie, jedną może nawet Rosjanie, gdybyśmy znormalizowali nasze relacje. Graczy jest sporo, przynajmniej kilku poważnych na tym rynku elektrowni i technologii, cywilnych technologii atomowych. No ale jeśli się uzależnimy od jednego inwestora, jednej technologii będącej własnością konkretnej bardzo korporacji, z konkretnego bardzo kraju, to i tak będzie to uzależnienie, nawet gdybyśmy potrafili sobie z różnych miejsc na świecie ściągać paliwo. Nie mam nic do dodania. Idziemy dalej. Waldemar Białek. Ktoś w latach 70. powiedział, terrorysta to ktoś, kto wykorzystał wszystkie legalne środki egzekwowania swoich praw i nie został wysłuchany. Jak oceniacie to zdefiniowanie w odniesieniu do współczesnego świata? Czy terroryzm może mieć różne odcienie moralne? Trudne pytanie, panie Waldemarze, ale ja bym to podzielił na dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, ta definicja terroryzmu klasyczna, czyli po prostu użycie przemocy nie w majestacie prawa. Czyli użycie przemocy poza państwem. No ale druga rzecz, no w politologii jednak też rozróżniamy przykłady różnego rodzaju terroryzmu, w tym terroryzmu właśnie etycznego, który na przykład przypisywany był bardzo często organizacji ETA, czyli niepodległościowych Basków, którzy dokonywali zamachów, ale jednocześnie ostrzegali ludność cywilną, czy różnego rodzaju właśnie instytucje cywilne, że w dniu takim i takim, tam na przykład za 2 godziny będzie zamach, właśnie po to, żeby oni zdążyli się ewakuować i ograniczyć w ten sposób, bądź całkowicie uniknąć liczby jakichkolwiek ofiar w ludziach. No i czemu to służyło? No, w tym wypadku terror służył pokazaniu siły, prawda? Więc no, czasami się przypisywało właśnie etaterroryzm moralny, tak jak to tutaj pan ujął. Więc ja bym odpowiedział w ten sposób. Ta definicja, którą pan podał, może mieć, ale nie musi mieć zastosowania, no bo trudno na przykład ją przypisać jakiemuś psychopacie, który w Stanach Zjednoczonych przychodzi, prawda, i strzela do dzieci w szkole. A to już nie jest terroryzm. To jest przestępstwo. To też jest, no ale to też jest terroryzm. To jest, to jest zbrodnia. Terroryzm, przypomnijmy, musi mieć określone cele polityczne. No niekoniecznie. Cele polityczne. Nie, inaczej mamy do czynienia z terrorem, ewentualnie ze zbrodnią. Ewentualnie ze zbrodnią. To na to mogę iść. Definicyjnie. Natomiast, proszę Państwa, ja osobiście, jeśli zapytalibyście o to, jaki ja mam na ten temat pogląd, uważam, no że wtedy, gdy jest to możliwe, warto jest stosować inne metody, na przykład biernego oporu, na przykład różnego rodzaju protestów, blokad, strajków, które mogą być równie dotkliwe dla systemu, ale nie niosą za sobą niczyjej śmieci. To jest pewien aksjomat, jeśli chodzi o mnie. Aczkolwiek, cóż, no jeśli już mówimy o tych rozróżnieniach etycznych, no to oczywiste jest, że terroryzm, który
bierze na celownik ludność cywilną, ludność bezbronną, ludność w żaden sposób niezwiązaną z jakimikolwiek represjami, na przykład stosowanymi przez system, który ktoś chce obalić, no jest tak naprawdę najgorszym z wydań terroryzmu. Zresztą ja nie chcę być adwokatem diabła, ale terroryści czasami to uzasadniają w ten sposób, że ta ludność pośrednio też jest winna, ponieważ nie stosuje skutecznego oporu wobec tej polityki. No ja wiem, ale to już jest, wiesz, odpowiedzialność zbiorowa, której ja jestem osobiście przeciwnikiem. Michał Juchniewicz, czy wiedzą panowie może, co się dzieje w Sudanie i jak tam wygląda obraz wojny domowej? Pewnie pan Michał widział Sudan kontra wolny świat. Nie, przepraszam, robiliśmy o Sudanie program, tak? Tak, robiliśmy. Właśnie o wojnie domowej. O wojnie domowej, tak. Konflikt nie pamiętam, trwa, tylko że on jest w tej chwili konfliktem dużo niższej intensywności niż jeszcze kilka miesięcy temu. Aczkolwiek jest konfliktem, który w moim przekonaniu trwać będzie przez długie lata. Niestabilność Sudanu datuje się momentu, paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, bo tak jest w wielu innych krajach tego regionu, datuje się od chwili obalenia prezydenta Omara al-Bashira. I prawdopodobnie do czasu pojawienia się jakiegoś skonsolidowanego reżimu, być może autokratycznego, być może opartego również na jakiejś silnej jednostce, pewnie niskiej intensywności wojna domowa będzie kontynuowana. Idziemy dalej, teraz będą do ciebie pytania. Harold Kapp. Czy pan Piskorski mógłby przytoczyć kulisy tworzenia Libertasów? Wszak była to bardzo nietypowa konstrukcja polityczna składająca się z ludzi z LPR, Samoobrony, UPR i PiS, a jednocześnie absurdalna, bowiem ostatecznie wszystkie wymienione partie poza Ligą wystartowały w tamtych wyborach osobno. Dlaczego ten projekt nie wypalił? Dlaczego doszło do takiego zamieszania? Jak wyglądało to z pańskiej perspektywy? Szanowny widzu, ja nie uczestniczyłem politycznie w realizacji tego projektu. Spotkałem się z Declanem Ganleyem, który był takim inicjatorem tej listy ogólnoeuropejskiej Libertas. Natomiast ani nie kandydowałem, ani nie byłem członkiem partii Libertas. Wbrew temu, tak, to wbrew temu, co piszą niektórzy w Wikipedii chyba nawet. Tak, była taka informacja, nie wiem, czy ona została usunięta, czy nie. Apeluję do wikipedystów, żeby usunęli, jeśli macie dostęp, ja nie miałem do tego czasu ani głowy, więc trudno mi tak oceniać do końca to jako jakiś tam projekt polityczny, jakie były kulisy tego projektu tutaj u nas w Polsce. Warto byłoby o to zapytać na przykład Daniela Pawłowca lub kilka innych osób, które z nami, które wchodziły w skład tej partii w Polsce. A ja uważam, że problem mógł polegać na tym, iż no jednak trudno jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na negacji, a to był projekt w dużej mierze oparty przez Galleya na negacji obecnej formuły integracji, zbudować jakiś trwały, spójny projekt polityczny. Jednak musi coś więcej niż owa negacja łączyć ludzi, jakiś projekt pozytywny, żeby to mogło przetrwać i żeby to miało jakiekolwiek perspektywy nawet w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo tam trzeba prezentować jednak jakąś dość spójną wizję, a nie tylko i wyłącznie krytykę obecnej formuły integracji. Przechodzimy na metafizyczne poziomy. Medium pyta. Panie Mateuszu, urodził się pan w dniu nowiu, co warto uściślić. Czy zna pan i może się podzielić godziną urodzenia? Z tego, co mówiła mojej świętej pamięci mama, to około 2 w nocy, ale ciekaw jestem, co z tego wynika, więc pytanie z mojej strony do Medium V. Co to oznacza? Czekamy w komentarzu. Najprawdopodobniej 2 w nocy. Na odpowiedź. Dalej. Teraz ja, Tomasz Dolata, 2783. Czy panów przychylne oka spojrzenie na kwestię socjalną ma bliżej nieokreślone odzwierciedlenie w tradycji Kościoła katolickiego, w szczególności na jego naukę w okresie zaborów? Mam na myśli stosunek do bliźniego swego, pomagam z własnej kieszeni, a nie szukam cudzej, by komuś pomóc. Jaka jest panów opinia? Panie Tomaszu, ja odpowiem w taki sposób, że przyczyny, z jakich ktoś dochodzi do tego, co pan nazwał przychylnym okiem na kwestię socjalną, są mi zupełnie obojętne. To znaczy, dogadam się w tej kwestii zarówno z kimś, kto motywuje to właśnie głęboką wiarą katolicką, jak i każdą inną wiarą, każdą inną ideologią, każdym innym nawet pojedynczym przekonaniem, albo nawet przeżyciem
gdzieś jakimś z własnego życia prywatnego, bo bardzo często właśnie dlatego dochodzimy do jakichś poglądów. Także ja tutaj nie mogę po prostu odpowiedzieć wprost, bo niezależnie od tego, jaką drogą do tego dochodzimy, warto do tej drogi dochodzić i warto się łączyć. A ja, jeśli pozwolisz, odpowiem jeszcze w sposób następujący. Bo pytanie jest tutaj o, jak rozumiem, szeroko rozumianą katolicką naukę społeczną. Po pierwsze, my obaj byliśmy, Tomek, członkami partii politycznej, która miała taki billboard bardzo charakterystyczny z powołaniem się na zdanie, z cytatem z Jana Pawła II, który głosił, że nie do przyjęcia jest twierdzenie, że po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm. Wiesz, jak Gomułka to komentował? Ni pies, ni wiedra, coś na kształt świdra. Ale dobra, to trochę było wcześniej. Katolicka nauka społeczna na pewno niesie ze sobą duże wartościowe przesłanie, jeśli chodzi o politykę społeczną. Ja jestem o tym przekonany. Można było kiedyś w ogóle zorganizować dyskusję, porozmawiać sobie na jej temat szerzej. W skład tej nauki społecznej wchodzą oczywiście również encykliki Jana Pawła II, które mogą być sensownym źródłem myślenia o sprawach społecznych, ale z drugiej strony oczywiście skład szeroko rozumianego kościoła katolickiego, choć gdzieś tam na marginesie wchodziła również teologia wyzwolenia, która też może być pewnym źródłem inspiracji. Jeśli ktoś ma po pierwsze wiarę, po drugie chciałby wywodzić te hasła socjalne, hasła prospołeczne z wiary, w tym właśnie z religii katolickiej, z nauczania katolickiego, to można tego pochwalić raczej, prawda? Mm-hmm. Idziemy dalej. Tutaj były zbiorcze pytania o in vitro w związku z moją odpowiedzią odnośnie finansowania in vitro z budżetu państwa. Ja chciałem wyraźnie powiedzieć, bo to były pytania o to, czy o kwestie zdrowotne związane z in vitro. Proszę Państwa, absolutnie nie chodzi o to, żeby przymuszać kogoś do korzystania z tej metody. Tak samo jak finansujemy z budżetu państwa na przykład przejazdy komunikacją zbiorową, to też nie dlatego, że ktoś z Państwa musi jeździć tym autobusem, prawda? Jeżeli finansujemy na przykład utrzymanie parków zielonych, to też nie dlatego, że ktoś z Państwa musi do tego parku chodzić. Więc to chodzi o to, by stworzyć tą możliwość, bo to jest przecież też polityka, jakby nie było, pronatalistyczna. No, wielu w Polsce o tym mówi, więc dlatego jestem zwolennikiem finansowania tej metody, dlatego że może to pomóc właśnie w rozrodczości, a poza tym może to pomóc też zrealizować marzenia. Natomiast nie przyjmuję argumentacji o tym, bo ona się często pojawia, że jak bardzo chcesz mieć dziecko, to proszę bardzo, idź sobie do domu dziecka i weź inne dziecko, które potrzebuje opieki. To się łatwo, proszę Państwa, mówi, ale nie każdy byłby w stanie to udźwignąć. A jeżeli takie dziecko miałoby wylądować w rodzinie, w której później by się czuło gorsze, to wcale nie wiem, czy by to było dobre rozwiązanie. Więc to jest oczywiście bardzo delikatna, etyczna kwestia, ale chciałbym, żebyśmy jednego z drugim jednak na siłę nie wiązali. Oczywiście jestem otwarty na Państwa opinię. I ostatnie pytanie od Florki. Na dzisiaj ostatnie. Dziwi mnie punkt widzenia pana Piskorskiego w sprawie protestu polskich przewoźników. To znaczy co? Nie możemy im mieć za złe, że obudzili się obywatelsko dopiero, kiedy problem dotknął ich prywatnego interesu? A swoją drogą to pytanie, wiesz co, ja jeszcze to powiem, bo to wiemy, że protest został w końcu rozbity. Został zdelegalizowany, więc to chyba też... Ciekawe jestem, jak to też wpłynie, swoim zdaniem, na świadomość polityczną tych ludzi. Jak to wpłynie na świadomość polityczną, to nie wiem, ale ja bardzo mocno chcę jedną rzecz podkreślić. Jesteście Państwo mniejszością. Mniejszością bardzo nam drogą. Mniejszością, którą my bardzo szanujemy. Mniejszością ludzi świadomych, poszukujących, pytających, kwestionujących. Duża część naszych rodaków, ludzi żyjących obok nas, po sąsiedzku, członków naszych rodzin, to ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie w okresie późnego kapitalizmu, tak to określmy, nie ma czasu, głowy i zacięcia do tego, żeby interesować się sprawami publicznymi, tak jak interesujecie się wy. Ja staram się te osoby zrozumieć i zrozumieć też tych przewoźników, bo wyobraźcie sobie Państwo teraz. Macie jakąś niewielką firmę transportową, tak jak oni, i raz po 20 godzin na dobę po prostu harujecie, żeby tą firmę utrzymać. Czy wy macie czas na oglądanie wbrew cenzurze? Pewnie nie. Tak
takiej sytuacji. No może kierowca ciężarówki... My to rozumiemy. No może kierowca sobie włączy, tak. To zapytajmy, czy jest wśród nas jakiś kierowca, ale właśnie, który sobie włącza podczas drogi? Ale bardzo wiele grup społecznych na to po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma czasu. Chociaż pochwalę się tutaj. Nas tutaj pochwalę, Tomek. Ja coraz częściej jestem zachwycony tym, że w różnych najmniej oczekiwanych miejscach spotykamy, tak, niektórych z Państwa przedstawicieli całego szerokiego przekroju społecznego, ludzi pewnie w różnych branżach pracujących, którzy mówią, że oglądają wbrew cenzurze. I za to im dziękujemy, więc im więcej ludzi będzie oglądało wbrew cenzurze, tym większa będzie owa świadomość polityczna, której być może niektórym jeszcze na tym etapie zabrakło. Niektórzy nie potrafią tworzyć skomplikowanych ciągów przyczynowo-skutkowych, nie dlatego, że są jacyś gorsi od nas, tych, którzy potrafią to już robić, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie nie mieli na to czasu, głowy, zaprzątnięci byli czymś całkowicie innym. Staram się po prostu ich zrozumieć. Tym optymistycznym akcentem, że będzie coraz więcej takich ludzi, że będziemy budzić tą świadomość społeczną, ale z Waszym wsparciem zakończymy na dzisiaj odpowiedzi na pytania. Zapraszam na jutro na raport z frontu. To wszystko. Czekamy na kolejne pytania w komentarzach, ale kolejeczka jest dość długa, więc cierpliwość. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.